Siema! Siema! Zapraszam was wszystkich na nowy odcinek Mówisz co gram. Ponad dwa tygodnie nie było Mówisz co gram. Wiem, że bardzo to przeżywacie ciężko. Czas nakręcić nowy odcinek i przeczytać, co macie do powiedzenia w komentarzach. Graj w GTA 5 i GTA San Andreas. Przepraszam, San Andreas. Do wody! O! Dobra, stop. Bo powiecie, że zachowuje się jak gończak 98. Gramy górą, zrobisz kiedyś live? Nie, bo się wstydzę pokazywać moją twarz w internecie. Wait. Jesteś dziwny. Wcale, że nie. Uwaga! Czas na to, na co wszyscy czekamy. Najwięcej łapek w górę miał komentarz Maćka2017. Maciek, osoba, która urodziła się w roku 2017. Zagraj! Polska, Szwecja! Graj Polską! Jest! W końcu zagramy Polską! Wy małe lecimy z koksikiem. Dobra, pokażę wam skład, jaki mamy. Zobaczcie, tu jest skład reprezentacji Polski. To jest niesamowite, jak ci wszyscy zawodnicy mają podwyższone overale. Lewandowski to już nawet nie ma co mówić, to jest po prostu król w królów. Krychowiak, mimo że nie gra. Glik. Kto tam jeszcze? Zieliński, Milik. Genialny skład, tak, wiem, że nie wszyscy obecnie grają w reprezentacji. W sensie Milik ma kontuzję, ale nas to nie interesuje, bo też mówisz co gram, to nie jest żaden prognostyk. Chociaż w ostatnich prognostykach też składy się nie zgadzały za bardzo. Właśnie a propos prognostyków, ja po prostu, wiecie, ja was wszystkich uwielbiam, ale po prostu nienawidzę, jak piszą komentarze pod prognostykami debile z internetu, bo inaczej tego nazwać nie da się, którzy nie wiedzą, co to jest prognostyk, nie sprawdzą tego słowa sobie w słowniku polskiego i piszą do mnie: ej, co to ma być? Było 8-4 Borussia Real, a nie kur... Kurwa, 3-1 Legia wygrała, ty patałachu, co ty kurwa w ogóle robisz, kłamujesz wszystkich. No ja sobie myślę, ja pieprzę na... Rzut karny! No, także jak nie wiecie, o co chodzi w danym filmie, to nie komentujcie. I to jest skierowane do tych, co mnie nie subują i po prostu znajdują moje filmy przypadkowo. Kuźwa, to jest prognostyk przedmeczowy. Tak, wiem, mówisz co gram stało się serią na wpół informacyjną. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Robert Lewandowski! Mamy bramkę! 1-0! Suck my dick, bitch! Gdzie jest Zlatan Ibrahimović? Przepraszam, Prijović. W ogóle, czy wy to widzicie? Czy wy tego nie widzicie? Tak jak ja. Tutaj nie ma Zlatana! Nie ma Zlatana! Teraz dopiero to skumałem. Gramy na poziomie legendarnym, a w ogóle nie odczuwam, żeby grało się ciężko. Bo się muszę wam do czegoś przyznać. Ostatnimi czasy ta FIFA mi podchodzi. Jeżeli chodzi o wszystko praktycznie, zdarza się, że narzekam, ale FIFA 16 była dla mnie totalnym niewypałem. W tej FIFA się czuję naprawdę bardzo dobrze. O kurde. W tej FIFA się naprawdę czuję dobrze, mimo że ty mówisz, co gram ostatnio przegrywałem, to Co? Widzieliście, ale mimo wszystko nawet dobrze mi idzie na... Co to było? On mi podał pod nogi. Dobrze mi idzie nawet na Ultimate Teamie, którego nie nagrywam, bo wiecie, że... Powiem to tak.
Okej, FIFA mi podchodzi, dobrze w nią gram, umiem w nią grać, wow, udało się, że ta FIFA mi podeszła. Dużo w nią gram i dużo ćwiczę, więc coraz lepiej mi wychodzi. Chyba może kiedyś będę miał formę tę, co kiedyś, może. Ale chodzi o to, że ja nie lubię, wiecie, na przykład draftów, które wy uwielbiacie. Ja nie lubię tych wszystkich, jakieś budowanie składu i innych pierdół. Okej, lubię otwierać paczki, żeby potem, uwaga, żeby potem grać sobie na sezonie. Ale z sezonu nie chcę nagrywać. Nie wiem, czy dużo youtuberów w ogóle nagrywa te sezony. Chodzi mi, wiecie, o sezony online. Te ligowe całe, to Road to League One. Ja tego raczej nagrywać nie będę. Jestem chyba teraz w szóstej lidze. Ale praktycznie wszystko wygrywam i... Nie wiem, może to dlatego, że skład dobry sobie zrobiłem. W którymś odcinku wam to pokażę. Ale dobra, koniec pierdzielenia, bo trzeba się skupić w końcu na meczu. Także póki co na pewno Ultimate Teamu na razie nie będzie. Trochę inny jest ten mój kanał. Uwaga, uwaga, świetna obrona. Ktoś tam wrócił, bodajże Piszczu i no i Paździor. Coś wam pokażę. Coś, co już na pewno widzieliście. Popatrzcie na to. Pazdinio. Wchodzę w... szczegóły. Czy to jest normalne? Przecież ten zawodnik na pewno nie jest tak wolny. No i dobra, słuchajcie, w ogóle nie czuję tego poziomu trudności. Ja nie wiem, może ta FIFA mnie wysłuchała, jeżeli chodziło o poprzednią FIFA, że tam się nie dało strzelić bramki i w ogóle na legendzie, a tutaj jest po prostu, nie wiem, jakiś spacerek. Z jednej strony mi to odpowiada. Bo przynajmniej gra się o wiele przyjemniej niż w tamtej FIFA, bo w tamtej FIFA to naprawdę można było coś rozwalić, jak się grało. Tak jak moje pady. Zobaczcie, oni nawet... Uwaga, Błaszczykowski! Uuu, ależ niecelnie! Spalony. Spalony, proszę pana! Co tu się w ogóle dzieje? Znowu mamy rzut karny! Słuchajcie, to jest mój challenge na dziś. Muszę zrobić hat-tricka z karnych. Come on, co tu się dzieje? Patrzcie, pochwaliłem FIFA i ona mi daje bramki za darmo. Ale dobra, bo trzeba jeszcze strzelić. Znowu strzelimy w lewo. Się na pewno nie spodziewa. O Boże, o Boże, o Boże, Lewandowski jest taki super! Możecie mi napisać, ty strzelasz tylko z karnej, tak jak ta twoja Barcelona. Ale słuchajcie, kurde, cały czas my atakujemy, Szwecja po prostu czasem odbierze nam piłkę i podejdzie pod bramkę, a tak to nic, żadnej okazji stworzyć nie potrafi. Robert Lewandowski, bo kto inny, dwie bramki, z karniaka. To była właśnie okazja Szwecji. Tak, tak, powinienem nagrać odcinek ze Zlatanem i tak dalej. Tylko wiecie, ja tu mam składy online, one się pobierają automatycznie, więc jak ja zmienię skład, to i tak on się zaraz zapisze nowy, rozumiecie? Koniec pierwszej połowy. 60% posiadania piłki, strzały 4, celne 3, Szwecja podobnie, ale strzały celne, żal. Mamy dokładność podań taką samą. Nie no, słuchajcie, dominacja... Polski, vive la Polonia! Viva la Polonia. Whatever. Ej, ej, ej. Wow! Jakie w ogóle przyjęcie. Wow! Odebrał mi piłkę. Ja byłem pewien, że go zrobię. Zauważyliście, że w tej FIFA szybkość jest trochę taką rzeczą... może trochę przydatną, ale to jest takie trochę pojęcie względne szybkość w tej grze. Zobaczcie, że tutaj naprawdę piłkarz nie musi być szybki, żeby strzelać bramki i grać naprawdę świetnie. Bo skumajcie to, gram sobie karierę Śląskiem Wrocław. Mam już trzeci sezon, mam Markusa Rashforda, który ma overalla 85 już. Szybkość ma 93, przyspieszenie 93. No kurde no, co tu dużo mówić, prędkość genialna, tak? No... Mega szybki zawodnik, uwaga, Kubuś, Kubuś! Nie ma bramki. A Rashforda potrafi dogonić nawet Mertesacker. Nie wiem, na czym to polega w tej FIFA. Oczywiście da się wykorzystać szybkość, szczególnie jak wychodzimy już na wolne pole. Ale jak ruszamy równo z rywalem, to on bardzo łatwo potrafi nas za szmaty zatrzymać i odebrać nam piłkę, bo jest silniejszy. Tu się bardzo liczy właśnie szybkość w tej grze. Przepraszam, siła w tej grze, a nie szybkość.
Ale akurat mi to nie przeszkadza. Jest spoko. A co zauważyłem jeszcze, im dłuższą przerwę od FIFA robię, tym lepiej w nią gram. Jak gram codziennie, to już zaczynam potem lamić. Tak? O Jezus, co to było? Zaczynam lamić. tak, coraz gorzej mi idzie. A jak zrobię sobie przerwę nawet kilkudniową, to nagle zaczynam grać i nie wiem, wygrywam na Ultimate po 4-5-0 bez żadnego problemu. Gram tak, że prowadzę cały mecz. Potrafię obronić praktycznie wszystko i jest kurde dobrze. Nie grajcie dużo w FIFA, jak chcecie grać dobrze. To pomaga. W ogóle, co sądzicie o moim super zniczu? Dlaczego go kupiłem? Możecie zobaczyć otwieranie, unboxing tego znicza w ostatnim moim odcinku na serio. To był odcinek 6. Tytuł, dwie rzeczy, których o mnie nie wiecie. Polecam wam obejrzeć ten filmik, ponieważ zauważyłem, że... No jak to ma miejsce również na innych kanałach, jak nagrywa się film typowo vlogowy na kanale, gdzie się nagrywa gry, to ma on o wiele mniej wyświetleń niż te właśnie gry. Ale polecam wam zapoznać się z innymi moimi filmami. Uwaga, świetna akcja była! Aj! Zobaczcie, Pazdinio idzie nawet do przodu, żeby coś tutaj porobić. Jeszcze raz wycofanie do Pazdinio. Pazdinio, świetne podanie do Piszczka. Piszczek! Wow! Lewą nogą! Prawie strzelił bramkę. A, w ogóle taka informacja jeszcze jedna. A propos mojego kanału i tego, że... Ups, poczekajcie chwilę. Wycofanie tu proszę do kry... Co? On tego nie trafił! No przecież bez przesady, krycha, przecież te takie rzeczy powinieneś trafiać. A propos tego, że nagrywam cały czas na kanale sam, no to jeśli jesteś człowieku z internetu, jeżeli jesteś fifaczem i nagrywasz też FIFA, to jeżeli byś chciał ze mną coś nagrać, to oczywiście będę za, tylko oczywiście zaznaczę, że ja nie nagrywam prawie nic na serio. Więc musisz wiedzieć, że jakbyś chciał ze mną nagrywać, to na pewno coś... Na śmieszno. Nie, serio, bo przydałoby się zacząć nagrywać z kimś. O, shit! Ależ było blisko. Jeżeli nie przerażają cię znicze, które stoją na moich filmach, to pisz do mnie i coś razem nagramy. Chodzi mi o fifaczy, o youtuberów oczywiście. Nie mówię jakich, mam w planach parę rzeczy z innymi ludźmi właśnie z YouTube'a już, ale na razie nic nie mówię. Może być fajnie. Wow, kurde! Ej, no nie, ale straszny button delay jest. Ja naciskałem to dośrodkowanie trochę wcześniej, a on jeszcze tą piłkę, nie wiem, opanowywał? Przez kilka sekund? Ale ładna akcja była, można było to ładnie wykorzystać. Tak, ale jako, że ja mam DNA Barcelony w tej grze często i lubię... milion podań robić i wchodzić do bramki, tak po prostu nie strzelam za dużo goli w ostatnim czasie. Tak jak to widać dzisiaj na przykład, zamiast strzelać to ja idę dalej. Uwaga Fabian, rzut karny? Nie, no dzisiaj wszystko na moją korzyść. Mogłem strzelić z akcji, miałem kilka akcji, żeby strzelić normalnie bramkę. Kilka razy moi zawodnicy przestrzelili. Plus miałem te dwa karne szczęśliwe. Ale myślę, że ta wygrana raczej się Polsce należała, bo byliśmy lepsi. Po prostu byliśmy lepsi od Szwedów. Jeszcze nie było oj kurde, zagapiłem się. Nie było Zlatana, więc też było o wiele łatwiej. Teraz już spacerek do końca meczu, bo wynik uwieziemy na pewno, to nie ma problemu. Czy uda... Oni w ogóle strzelają, już mają to gdzieś. Czyżby sędzia zakończył spotkanie? Tak jest, sędzia zakończył spotkanie. Wygrywamy 2-0. Koniec serii porażek, moi drodzy. Ostatnio jakoś, nie wiem, mówię, załapałem bakcyla w tej grze i lepiej mi się gra nawet z botami. Więc mam nadzieję, że będą te serie teraz bardziej zwycięskie, bo chyba zaczynam wracać do formy, ale nie chcę zapeszać, bo znowu się okaże, że zacznę grać jak na początku prowadzenia tego kanału, to wtedy... Jedyne, co bym widział, to pewnie unsuby. Także właśnie, a propos tego, co wam teraz powiedziałem, tu sobie, czekajcie, jeszcze wam tylko pokażę statystyki. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, nie jest aż tak śmieszkowaty. Dzisiaj też nie mam aż takiego czasu na to, żeby wymyślać różne pierdoły, a mówisz, co gram trzeba było nagrać. Tu widzicie statystyki tego spotkania. Nie będę ich komentował, bo widać, że były pod każdym względem praktycznie lepsze. Polska górą. W komentarzach piszcie mi propozycje, z jakim youtuberem mógłbym coś nagrać. Tak wiem, nie będę się porywał na tych z czołówki, bo nawet nie wiem, czy po prostu
czy w ogóle ktoś z nich trafił na mój kanał do tej pory. Chodzi o to, że napiszcie mi w komentarzach, z kim mógłbym coś nagrać. Napiszcie mi w komentarzach, ja się z tymi ludźmi skontaktuję. Chodzi, żeby coś się ruszyło na tym moim kanale, bo okej, suby mi rosną, wszyscy się cieszą, mówią, że mnie lubią, okej, ale ja bym chciał w końcu zrobić coś lepszego. Jakąś serię z kimś, kto jest ogarnięty na YouTubie. I nie, nie mówię tutaj o kanałach, które mają załóżmy 200 subów i... osoba, która tam nagrywa, jest ponad dwa razy ode mnie młodsza. Jestem ciekaw, jakie będziecie mieli propozycje. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, w komentarzach również piszcie mi, jaki mecz mam zagrać i komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, oczywiście wygrywa. Do Mówisz Co Gram numer 39. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, ludziska. Jeżeli film się podobał, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i czekam na wasze komentarze. Dziękuję wam bardzo. Mówię to po raz 30. W ogóle... Jutro jest czwartek. Jutro będą nowe rzeczy w Lidlu. Jutro idę do Lidla kupić następne rzeczy i myślę, że w tym tygodniu jeszcze zmontuję nowy odcinek na serio, żeby zrobić unboxing nowych rzeczy. Nie powiem, co to będzie. Uwaga, uwaga. To będzie coś bardziej normalnego niż Znicz i atrapa kamery, która była w poprzednim odcinku. Pokażę wam, co zrobiłem z atrapą kamery. To muszę wam pokazać jeszcze na koniec tego odcinka. Patrzcie na to. Tutaj są drzwi wejściowe. To jak się wchodzi do mieszkania, to mamy coś takiego. Korytarz. I tam jest pokój przejściowy. A ja mam pokój tam po lewej stronie. Uwaga, wchodzimy do mieszkania. I co nas wita? Atrapa kamery, którą przyczepiłem na gwóźdźku od obrazu, który taki piękny obraz tutaj też wisiał. I atrapa kamery jest cały czas włączona ze światełkiem imitującym, no, z czujką imitującą prawdziwą kamerę. No i oczywiście nasze piękne okablowanie jeszcze możecie zobaczyć. Dzięki temu mam internet, przez który przesyłam moje filmy na YouTube'a. Coś niesamowitego, zobaczcie na to. Patrzcie, jakie to jest piękne i ohydne zarazem. I tam mamy wejście, gdzie się przybliża. Wiecie, jakie to jest wejście? To jest wejście typu gówno sprzed jakichś 10 albo więcej lat. Typowo telefoniczne, więc nie jest to kabel Ethernet, tylko kabel telefoniczny. Dlatego ten router działa jak gówno i filmy przesyłają się cały dzień. Dlatego tak mało filmów nagrywam. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie!